Jako przedstawiciel Rady Biznesu Kierunku Informatyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu od lat obserwuję dynamiczny rozwój tego kierunku, co mnie bardzo cieszy. Między innymi, jeżeli chodzi o współpracę z firmą SAP, którą reprezentuję, to od lat również prowadzimy wspólnie zajęcia, różnego rodzaju konferencje, warsztaty. Jeden z takich warsztatów SAP Code Jam odbył się tutaj na terenie uczelni wczoraj. Natomiast dzisiaj w końcu realizujemy naszą wizję sprzed 5 lat, która niestety została zakłócona wtedy przez COVID, czyli zorganizowania lokalnej konferencji dla społeczności SAP w Polsce pod nazwą SAP Inside Track. SAP Inside Track to impreza organizowana w ramach globalnego SAP Community. To jest event, konferencja branżowa, na której mogą się spotkać wszyscy, naprawdę wszyscy, których interesuje SAP. Czyli deweloperzy, konsultanci, ludzie dopiero się uczący, co to jest SAP, programujący w APAP-ie, zajmujący się frontendem. Jest to konferencja dla uczestników SAP Community i robiona przez uczestników SAP Community lokalnego. Cześć, tu Miłosz Staszewski z K7. Razem z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu prowadzimy autoryzowane Centrum Szkoleniowe Apple dla Edukacji. Poza kursami dotyczącymi oprogramowania rozmawiamy także i uczymy się o wdrożeniach, a jednym z większych klientów Apple w Europie jest SAP. W czasie dzisiejszego mojego wystąpienia powiem o tym kilka słów i będę chciał też usłyszeć opinie zgromadzonych osób. SAP Community w Capgemini to społeczność osób, które się inspirują, zdobywają wiedzę, ale również dzielą się swoim doświadczeniem. Organizujemy różne wydarzenia, takie jak Code Jams, które są warsztatami programistycznymi. Spotykamy się na SAP Meetupach, gdzie poznajemy najnowsze trendy w SAPie. I w każdy piątek organizujemy SAP Fridays, które są krótkimi wykładami, na których poruszamy różnorakie tematy, od konsultanckich po programistyczne. Nasza najdłuższa forma wydarzeń są to SAP Essentials, na których od praktyków szczegółowo poznajemy dane rozwiązania i testujemy je na naszych systemach. Jeśli również jesteście zainteresowani SAPem, zachęcamy Was do dołączenia do naszego SAP Community.